Matte Foundation trochę kojarzy mi się z Estée Lauder Double Wear. I słuchajcie, jeszcze nie dotknęłam gąbeczki, a już zobaczcie, jak ładnie się wtopił w policzek. Podoba mi się, słuchajcie, to, co się tutaj zadziało. Siemanko, kochani, witam was bardzo serdecznie i dzisiaj zapraszam was na ekscytujący odcinek. Ja w każdym razie jaram się na maksa, dlatego że będziemy testować kosmetyki z Primarka. W Warszawie, z tego co wiem, jest tylko jeden Primark i ogólnie z ilością Primarków w Polsce nie jest jeszcze najlepiej. I przez to obawiałam się, że jeśli chodzi o kolorówkę, to nie będzie tam zbyt dużego wyboru i że większość kosmetyków będzie zmacana. Jakież było moje pozytywne zaskoczenie, jak zobaczyłam, ile tych produktów tam jest, ile z nich jest inspirowanych kosmetykami wysokopółkowymi i jak są dobrze zaopatrzeni i że mają testery, że inne kosmetyki są dobrze pozabezpieczane, nie są wymacane, także miałam w czym polować, w czym wybierać i udało mi się zebrać naprawdę całą masę kolorówki, którą razem z Wami dzisiaj przetestuję i nie tylko tutaj razem z Wami, ale również wyselekcjonowałam część kosmetyków, które przetestuję w oddzielnych rolkach na moim Instagramie, gdzie Was zapraszam. I do tego testu, nie ukrywam, zmobilizowała mnie moja kumpela, która powiedziała, że widziała kilka TikToków z tymi produktami i jest ich bardzo ciekawa, że muszę je kupić i muszę je przetestować, także pozdrawiam Cię, Olu. Ten test jest oczywiście z dedykacją dla Ciebie. Jeżeli jesteście ciekawi, co tutaj się wydarzy, mam m.in. na przykład dwa podkłady, jeden z nich matujący, drugi rozświetlający, bazę a la Charlotte Tilbury rozświetlającą, no i całą masę innych produktów, których nie będę w stanie teraz podnieść do góry. Koniecznie ze mną zostańcie, żeby zobaczyć, jak te produkty sprawdzą się w akcji. Zaczynamy! I teścik zaczniemy sobie właśnie od wspomnianej przed chwileczką bazy a la Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter i to jest dokładnie Flawless Glow Radiant Glow i była dostępna bodajże w trzech kolorach. Ja wybrałam najjaśniejszy, kosztowała szalone 22 zł. No i wygląda bardzo podobnie do Charlotte. I powiem Wam szczerze, że ja Charlotte za bardzo nie lubię, już lepiej sprawdził mi się ten zamiennik z Elfa, z tym, że był trochę dla mnie za ciemny, więc liczę, że tutaj będzie lepiej, bo kolor jest ładniejszy i na grzbiecie dłoni ta baza całkiem ładnie odbija światło, ale też tak nienachalnie. Moja twarz w Charlotte wygląda na taką spoconą, pory są podkreślone, trochę jak po podkładzie Glowish Huda Beauty. I bazę nakładam sobie na całą twarz. I widzę, że daje takie lekkie glow już na samym starcie, ale to nie jest perła. A przynajmniej nie taka mocna, grubo zmielona, tylko mamy tutaj do czynienia z bardzo drobniutko zmielonym błyskiem, który też jest, wydaje mi się, zmieszany z taką kremową bazą, więc wygląda to bardzo subtelnie. Nałożę odrobinę też na szyję. I przechodzimy do podkładów. Mam do przetestowania dwie propozycje. Jedną z nich jest podkład matujący, dokładnie Double Coverage Matte Foundation. Trochę kojarzy mi się z Estée Lauder Double. I ja go wzięłam akurat w kolorze Nougat 03. Tam wybór kolorystyczny był całkiem bogaty. W każdym razie wybierałam odcień na oko, także zobaczymy, czy mi się udało. A drugi podkład do przetestowania to Illuminating Foundation, czyli podkład rozświetlający za 26 zł. Ten również kosztował 26 i mam go w kolorze Beige 07. Także na moją lewą połówkę, z racji tego, że ta jakimś cudem mniej mi się zwykle wyświeca, nałożę ten rozświetlający, a matujący poleci na twarz z prawej strony, bo tutaj zwykle policzek wyświeca mi się bardziej. Okej, wydobędę odrobinę na grzbiet dłoni, też się okaże kolorystycznie, czy dobrze trafiłam. No, nie jest najgorzej, mogło być trochę lepiej, ale powiedzmy, że przymkniemy na to oko. Ten podkład ma mieć, słuchajcie, medium to full coverage, także jest średnio kryjący, ale z możliwością dobudowania krycia. No ten kolor nie jest taki zły, o ile nie zoksyduje, ma trochę takich brzoskwiniowych tonów. Ogólnie nie najgorzej, nie najgorzej. Fajny, taki aksamitny w konsystencji. I słuchajcie, jeszcze nie dotknęłam gąbeczki, a już zobaczcie, jak ładnie się wtopił w policzek. I jaki ładny, taki delikatny glow w połączeniu z tą bazą mi nadał. Doklepię go teraz gąbeczką. I krycie faktycznie jest dość solidne. Nadal delikatnie, ale bardzo subtelnie przebijają mi piegi. Także to krycie kojarzy mi się z Yves Saint Laurent All Hours. Nałożę go również na szyję, żeby mi się nie odcinała. Jak na podkład za 26 zł, nie jest źle. I ja zostanę przy jednej warstwie, nie zależy mi na jakimś turbo mocnym kryciu, to mnie satysfakcjonuje. Naprawdę wygląda to ok, w porównaniu ze stroną, na której nie mam jeszcze żadnego podkładu, faktycznie widać fajne wyrównanie kolorytu. Jednocześnie twarz się delikatnie błyszczy, podejrzewam, że właśnie przez tę bazę a la Charlotte, ale jednocześnie mamy tutaj do czynienia z taką satynową powłoczką, niezbyt świecącą się. Prawdopodobnie inaczej będzie w przypadku tego rozświetlającego podkładu, który da mi pewnie
mnie mocniejszy glow. I tutaj też zagadka, czy trafiłam z kolorem? Trafiłam, słuchajcie, w podobnym stopniu. Nawet chyba jest troszkę gorzej. Jest chyba ciemniejszy. Tak, tutaj ewidentnie nie trafiłam. Ale mam, słuchajcie, dwa jasne korektory w dwóch różnych odcieniach. Także tutaj z tej strony sobie zadziałam tym trochę jeszcze jaśniejszym. I myślę, że to jakoś wyrównam. I faktycznie od razu mamy do czynienia z takim wykończeniem glow. Też od razu zaaplikuję ten podkład na szyję i też potraktuję delikatnie ucho. Nie ma aż takiego, wiecie, strasznego, skrajnego dramatu, ale mogłam wziąć odcień jaśniejszy, bo były. Zatem przejdźmy już do korektora. Wzięłam ten sam, tyle że w dwóch różnych odcieniach, w kolorze cashew oraz nougat, czyli ciemniejszy, trochę bardziej żółty oraz jaśniejszy, chłodniejszy. Ciekawe, ile razy będę musiała go przekręcić, żeby cokolwiek się wydobyło. No dajesz, maleńki. Już powoli wychodzi, ale jakiś ciemny ten kolor tutaj wychodzi, słuchajcie. To jest kolor tego korektora. Sprawdźmy od razu dla bezpieczeństwa ten jaśniejszy, co? Tutaj kolor jest jaśniejszy, także od razu go sobie... bardzo ładny odcień korektora. Od razu go sobie zaaplikuję pod jedno i pod drugie oko. Tutaj będę musiała twarz rozjaśnić troszeczkę bardziej obszernie, co by dorównać do mojej prawej strony. I ten korektor ma w sobie olej jojoba, jojoba, jojoba. Ja, słuchajcie, słyszałam z 10 wersji tej nazwy. I witaminą E. Swoją drogą dajcie mi znać, jak się czyta nazwę jojoba. I dobrze, że wziąłam ten jaśniejszy odcień. Także przypomnę, to jest kolor nougat. I on nie był wcale drogi, kosztował 15 ziko. Fajnie kryje, fajnie też tutaj rozjaśnił mi przestrzeń pod okiem i ten ogólnie za ciemny podkład. Też ma takie satynowe wykończenie, od razu jest właśnie taki delikatnie satynowo-matowy na twarzy. Właśnie rozkłada się po niej jak taka poduszeczka. I przejdźmy teraz już do modelowania na mokro. Mam dwa produkty, również kojarzące mi się z Charlotte Tilbury. To jest Cream Blush Luminous Finish, czyli gąbczasty róż, który nie jest, wiecie, wykręcany w żaden sposób chyba, czy jest? Jest, mamy on i off, także otworzę go sobie i teraz należy nacisnąć, jak rozumiem. I tak, produkt się wydobywa, także nakładam go od razu na policzki. Ostatnio testowałam te nowości z Gosha do modelowania, robiłam o nich rolkę. One też są bardzo podobne i też mają właśnie takie błyszczące wykończenia. Także zachęcam do obejrzenia tamtej rolki, jeżeli jesteście zainteresowani produktami z Gosha. Natomiast tutaj mamy do czynienia z produktem za 22 zł, a Gosh kosztuje około 60. O, wow, jaki ładny glowy policzek się od razu robi. Więcej w tym różu glow niż samego koloru, ale jakoś mi się to podoba. Wygląda to tak zdrowo, promiennie. Nie mam żadnego bronzera do przetestowania, ale dla mnie to nawet, słuchajcie, lepiej, bo ja ostatnio bronzerów raczej nie używam. Sporadycznie, głównie pod nagrania. Ten róż naprawdę bardzo mi się podoba. Przejdźmy teraz do rozświetlacza. Czy nie będzie za ciemny? No zobaczmy. Rozświetlacz jest taki mięciutki w wykończeniu. Też bardzo podobny do Gosha. Nie rozpuszcza mi raczej podkładu z żadnej strony. Nie jest to taka, wiecie, nachalna drobina, tylko właśnie miękki blask, dający efekt lekko mokrej skóry. I właśnie jeśli chodzi o kosmetyki z Primarka, które odłożyłam sobie pod rolki, to mam tam róże do policzków, które wyglądają jak te z Rare Beauty. Kupiłam też bazę, która ma być podobno zamiennikiem tej witaminowej bazy z Bobbi Brown i wyselekcjonowałam tam jeszcze takie dwa intensywne rozświetlacze. Także to będą rolki na moim Instagramie. Tymczasem przechodzimy do kolejnych produktów, czyli do pudru tym razem, do Loose Baking Powder. Kosztował 15 zł. Ma redukować błyszczenie, ma mieć miękkie, matowe wykończenie, buildable coverage, czyli mamy tu mieć jakieś krycie, nie zawiera olejków i słuchajcie, on tutaj z wierzchu trochę wygląda, jakby się błyszczał, także no nie wiem, czy on będzie kontrolował błysk, jeżeli sam w sobie ma takie delikatnie błyszczące wykończenie, a może to po prostu, wiecie, opakowanie jest takie lekko błyszczące, nie wiem, kolorystycznie mnie troszkę przeraża, bo jest żółty. Ma być to jednak kolor transparentny, także zawieszmy procesowi. Upewnię się, że tutaj korektor jest rozprasowany pod okiem i będę aplikować ten puder również pod oczami. Faktycznie jest matowy. Ale nie, słuchajcie, zarzuca. To nie jest transparentny puder. Nazwa koloru to translucent, natomiast on krycie ma jakieś w sobie tutaj, jak widzicie. I jest dosyć suchy.
już to czuję i żałuję, że nałożyłam go pod oczami. Słuchajcie, pod drugim okiem nałożę po prostu sprawdzony puder pod oczy z Claresa. I zobaczcie, jaka jest różnica pomiędzy pudrem pod oczy z Claresy, a pudrem z Primarka. On co prawda nie jest pod oczy, w sensie jest po prostu do twarzy, natomiast jest dosyć mocno matujący, przyciemniający, zarzucający i taki ciężkawy troszkę. Nałożę go, słuchajcie, na całą twarz, trochę luźniejszym, większym pędzelkiem. Pozbędę się też nadmiaru spod oka. Nawet już możecie zobaczyć, jak zachowuje się moja skóra pod oczami. Przy tym pudrze, a przy tym jest zdecydowanie lepiej. No i nie, on tutaj zarzucił mi cały bok twarzy. Pudru wam nie polecam. Chyba, że macie faktycznie dużo żółtych tonów w skórze i poszukujecie czegoś, co ma takie lekko tępawo-matowe wykończenie, bo on jest taki właśnie trochę suchy, pergaminowy. Słuchajcie, krótka historia o tym, jak puder potrafi zniszczyć cały makijaż w kilka sekund. I przechodzimy dalej, moi drodzy, tym razem już do makijażu brwi i kupiłam taką bardzo precyzyjną kredkę Brow Sketch Brow Pencil i to jest kolor blond. Mamy tu z jednej strony taką bardzo cieniutką kredkę, a z drugiej strony jest czesadełko. Kosztowała kilkanaście złotych, z tego co pamiętam. Dam wam znać na dole w opisie dokładnie, jak to było z cenami, ale było naprawdę nieźle. Łącznie zostawiłam w Primarku na same kosmetyki jakoś 380 zł. Sporo, ale słuchajcie, kładłam do tego koszyka... O, łamie się. W każdym razie włożyłam do koszyka naprawdę sporo produktów, więc nie dziwię się, że ostatecznie, wiecie, jak wrzucacie do koszyka kosmetyki o wartości tu 20, tu 20 kilku, tutaj 15 zł, no to ostatecznie może się zrobić większa kwota z tego. Kredeczka fajna, gdyby się nie łamała, to naprawdę byłabym mega zadowolona, bo ma idealny dla mnie taki lekko oliwkowy odcień i bardzo sprawnie, szybko się nią działa, też ma dobrej jakości czesadełko. To czesadełko sprawdzi się wam również, jeżeli korzystacie z mydełka do brwi, bo jest takie właśnie idealnie zrobione, że mydełko będzie się ładnie tutaj wbijać, nie jest po prostu zbyt obszerne. Ale mam, słuchajcie, na twarzy żółte plamy od tego pudru. Jak patrzę na siebie i myślę sobie, Boże, co to jest? I przypominam sobie, że właśnie to od tego pudru. Kupiłam też żel do brwi, który kosztował mnie 11 zł i on ma mieć w sobie chyba takie mikrowłókienka. Zobaczcie, jaka w ogóle śmieszna szczoteczka. Tak jakby jej nie było. I faktycznie ma w sobie jakieś takie mikrogluty. Ale czy to mnie utrwali? Czy to mi coś da? Czy tylko mi te brwi poskleja i tak, wiecie, przymuli ilością tych małych brudków? No nie wiem, mam wątpliwości, czy to mi się sprawdzi. Muszę podczyścić moje brwi i jeszcze je delikatnie wyczesać już czystym czesadełkiem, dlatego że no ten sposób, w jaki zostały postawione i też lekko posklejane przez te włókna, no nie podoba mi się. Dobra, moi drodzy, wracam do was po chwili. Oczyściłam sobie przestrzeń pod brwią. Nałożyłam też korektor w połączeniu z bazą z Inglota na powieki, bo zaraz przejdziemy do makijażu oczu. Jeśli chodzi o ten żel do brwi, on nie stanie się moim ulubieńcem. Zrobił mi więcej szkody niż pożytku, chociaż nie było też dramatu. Nie jest to po prostu typ produktu dla mnie. Jeśli chodzi o kredkę, bardzo fajna, natomiast szybko się łamie, przez co no nie jest taka wydajna. Przejdę teraz do cienia w kremie. Mam takie duo, które bardzo ładnie prezentowało się na grzbiecie dłoni i też ma właściwości zastygające, także może bezpośrednio nałożę tę jaśniejszą część na powiekę. To jest taki metaliczny, gładki blask, który od razu sobie wklepię i to będzie taka moja też dodatkowa baza pod makijaż. Po wklepaniu już nie robi takiego efektu, a szczerze. Dlatego postaram się go nałożyć tak, wiecie, równomiernie, bezpośrednio aplikacją. Użyję też tej ciemniejszej strony, to jest taki herbaciany róż, ale mam też paletkę w takich trochę ruby odcieniach, więc myślę, że mi się sprawdzi. Znowu, po wklepaniu palcem już nie robi aż takiego efektu wow. Najlepiej produkt wygląda, kiedy w ogóle go nie rozcieracie. Ale tutaj akurat chcę sobie połączyć te dwa kolory. Także delikatnie muszę je tutaj ze sobą podocierać. I przejdę teraz do paletki. Przyznam wam szczerze, że jeśli chodzi o cienie do powiek, to nie było tam zbyt dużego, ciekawego wyboru. Były po prostu takie paletki, wszystkie w podobnym klimacie, wyglądające no podobnie, jeśli chodzi o wnętrze. A jeśli chodzi o kolorystykę, to
w większości z nich ona była taka sobie i najciekawszą wydała mi się właśnie ta paletka Cherry. To jest dokładnie Cherry Bomb. Kosztowała 17 zł, także nie najgorzej. Tak zastanawiam się, czy nie zrobić takiego trochę bardziej artystycznego makijażu. Widziałam ostatnio u Weroniki Bociąg taką inspirację makijażową i może troszeczkę się właśnie zainspirujemy. Natomiast nie chciałabym, wiecie, patrzeć na to zdjęcie Weroniki, tylko robić to po swojemu. Także użyję sobie tego cienia i wyrysuję nim sobie tutaj taki delikatnie kształt graficzny. Zrobię to skośnym pędzelkiem. I słuchajcie, nie pamiętam dokładnie, jaki kształt makijażu miała właśnie Weronika. Wiem, że było jakieś siuziu z jednej strony, siuziu z drugiej, więc zrobię coś podobnego, bo bardzo mi się ten makijaż podobał. Teraz podobne siuziu muszę zrobić tutaj wewnątrz. Nie pamiętam, jak to było. I jak narysowałam ten kształt, to teraz wypełniam sobie tutaj te brzegi tym samym cieniem. Po chwili zabawy wygląda to mniej więcej tak i przejdę teraz do jakiegoś błysku. Skorzystam chyba z tego w paletce i nałożę go na środek. No ogólnie ja już widzę, że ta paletka nie będzie powalająca, ale do takiego, wiecie, artistico makijażu, coś a la płomienie, myślę, że się sprawdzi. Ten cień fajnie podbija ten kremowy błysk. A na dolną powiekę nałożę może ten różowy błysk. To jest taki metaliczny cień. No trochę mam tutaj ewidentny vibe, wiecie, kosmetyku ze sklepu, wszystko po 4 zł. No ale ogólnie coś tam się z tej paletki da wydusić. Wiecie, awaryjnie, jakbym nie wzięła kosmetyczki i miała tylko Primark pod ręką, a byłabym, wiecie, gdzieś na wyjeździe i musiałabym zrobić makijaż na wyjście, no to coś tam bym wykombinowała z tymi cieniami. Podoba mi się, słuchajcie, to, co się tutaj zadziało. Nałożę teraz kredkę beżową, też oczywiście z Primarka, to jest dokładnie Kohl Eyeliner Matte. I zobaczymy, czy jest to fajnej jakości matowa, beżowa kredka. Różnie bywa z beżowymi kredkami. Kiedyś to w ogóle ciężko było trafić na jakiejś dobrej jakości. No teraz już mamy większy wybór i ta też nie jest najgorsza, chociaż jest troszkę woskowa i taka lekko przeźroczysta. Świeci się trochę jak kredka świecowa i właśnie ten pigment też jest trochę delikatniejszy. I wytuszuję teraz rzęsy taką maskarą za 15 Zico, która swoją drogą opakowaniem przypomina mi maskarę Too Faced Better Than Sex. Także jeśli chodzi o wnętrze, już takiego podobieństwa nie ma, bo ta szczoteczka jest inna, ale no zobaczmy jak z jakością. Przypominam, maskara kosztowała 15 Zico, także naprawdę dość atrakcyjnie. Jeszcze oczywiście kupiłam sobie rzęsy w Primarku, bo jeśli chodzi o rzęsy, to oni tam mają naprawdę spory wybór różnych rzęs. I słuchajcie, jakichś połówek i pełnych rzęs i nawet fajnych różnych kępek. Oczywiście nie kupiłam wszystkich, kupiłam tylko jeden model rzęs, ale jeżeli mi się sprawdzi, to możliwe, że wrócę sobie po więcej. No ta maskara, taka sobie, słuchajcie, taka bardzo, bardzo drogeryjny vibe. No może trochę przy drugiej warstwie to się rozkręca, ale jest taka dosyć oporna w konsystencji, chociaż sam kształt szczoteczki wyglądał obiecująco. No biednie wyglądają te rzęsy, koniecznie muszę dokleić sztuczne, w szczególności jak mam tak intensywny makijaż oczu i odjechany. A jeśli chodzi o rzęsy, to kupiłam takie, uwaga, za 4,50 i wyglądają naprawdę ładnie, troszeczkę może plastikowo. I to jest dokładnie Flutter False Eyelashes. Glue included, moi drodzy, za 4,50 glue included, także już boję się pomyśleć, co to jest za glue. I tak swoją drogą patrzę na siebie z bliska i znacznie bardziej podoba mi się podkład ten matujący, rozświetlający. Tak ułożył się dziwnie na mojej twarzy, mam wrażenie, że jest nadal ruchomy i z bliska troszeczkę się osadził na skórze. Ten matujący zdecydowanie bardziej na plus. Okej, faktycznie mamy tutaj taki malutki mikroklejk i przejdę do rzęs, zainstaluję je sobie, myślę, od spodu. Mam nadzieję, że od tego kleju nie wypali mi oczu. Także aplikuję go sobie na rzęsę i od razu przechodzę do nakładania rzęs od spodu. Delikatnie te rzęsy przycięłam w zewnętrznym i wewnętrznym kąciku. No ten klej to taki, słuchajcie, na słowo honoru. Muszę dołożyć go więcej i odczekać chyba chwilę dłużej. Niech złapie tę lepkość.
Okej, jedna rzęsa nałożona, za chwilę wrócę z drugą. Dobra, kochani, i tak prezentuje się gotowy makijaż oczu. Powiem wam, że to szaleństwo mi się bardzo podoba, mimo jakości samej paletki. To nie wyszło wcale najgorzej i ten makijaż zrobiłam dosyć sprawnie, także teraz oddalę was od siebie i przejdziemy do ust, bo tutaj mam coś naprawdę bardzo ciekawego. I słuchajcie, robiąc ten makijaż oczu, troszkę tego nie przemyślałam, dlatego że do przetestowania, jeśli chodzi o usta, mam czerwoną pomadkę, więc będzie się dzisiaj w tym makijażu sporo działo, ale myślę, że warto przetestować tę pomadkę, a nie coś innego, bo kupiłam też jeden taki balsam do ust, ale ta pomadka jest o tyle ciekawa, że jak robiłam dzisiaj sobie swatcha przed nagraniami, to bardzo ciężko było mi go później zmyć. Musiałam użyć olejku dwufazowego i to jest Matte Liquid Lip Gloss w kolorze Ruby. Nie była szalenie droga, w opisie powiem wam, ile kosztowała. Ma bardzo fajny, precyzyjny aplikator i piękny kolor. Ja wiem, że on średnio teraz pasuje i do tego makijażu i też do mojego ubrania takiego, wiecie, wiosennego. Ale przymknijmy na to oko, dobra? Pomadka ma bardzo leciutką konsystencję, jednocześnie jest fajnie napigmentowana. Nie ma w sobie za bardzo takiej kremowości, tłustości, więc podejrzewam, że na dłuższą metę może być piekielnie trwała, ale jednocześnie może też wysuszać. Nie jest też taka gumowa w konsystencji i naprawdę wręcz nie czuję jej na ustach. Pomadka zaaplikowana minęło jakieś 2 minuty. Subtelnie się transferuje, ale myślę, że ona jeszcze sobie delikatnie zastygnie w ciągu dnia. I powiem wam, że i pigmentacja, i konsystencja tej pomadki jest naprawdę na bardzo duży plus. Także zobaczymy, jak się utrzyma. Tymczasem oddalę was od siebie i zrobimy sobie pierwsze podsumowanie pierwszych wrażeń. I podsumowanie zacznijmy sobie od początku, czyli od tej bazy à la Charlotte. Powiem wam szczerze, że bardzo mi się podobała na twarzy i będę z niej korzystać w najbliższym czasie i będę robić wam update'y, co o niej myślę na dłuższą metę. Ja mam odcień Buttermilk, idealny dla mnie, idealnie jasny i też no po prostu buzia nie wygląda na taką spoconą, nie oblepiają te mikrodrobinki porów, więc one właśnie nie wyglądają tak nieświeżo, także póki co baza na duży plus, nawet lepsza niż ta z Elfa, bo z Elfa była po prostu dla mnie za ciemna. Co do podkładów, to nie ukrywam, że większe nadzieje pokładałam w tym rozświetlającym. Nie trafiłam co prawda z kolorem i musiałam się trochę ratować korektorem, natomiast uważam, że to jak ten podkład wygląda na twarzy, nie jest szczytem moich marzeń. Już znacznie lepiej wygląda na przykład ostatnio testowany przeze mnie Maybelline Skin Tint, który jest rozświetlający, ale jednocześnie super się utrzymuje i nie oblepia twarzy, nie osadza się na niej. Ten troszeczkę się osadza, troszeczkę jest taki plastyczny, szczególnie kiedy patrzę na siebie z bliska w lusterko. Nie jestem w 100% przekonana. Zgoła inna sytuacja jest w przypadku tego podkładu matującego i gdybym miała wam sugerować któryś z tych podkładów, to póki co właśnie znacznie lepiej wygląda ten, naprawdę tak solidnie już od pierwszego momentu zaaplikowania na twarz wygląda ładnie i może też jest dla mnie ciut za ciemny, ale to nie zmienia faktu, że wygląda na buzi pięknie, tam gdzie nałożyłam produkty modelujące się błyszczy, ale tutaj na policzku utrzymuje się w ryzach i wygląda naprawdę pięknie i gładko nawet z bliska, także póki co jestem zadowolona. Bardzo fajne są też te korektory, ja co prawda skorzystałam z tego jaśniejszego, natomiast myślę, że oba będą u mnie w ruchu i z obu będę korzystać. Bardzo fajna taka właśnie piankowa formuła, średnio kryjąca, nie jest to korektor obciążający, nie jest turbo wysuszający, jest właśnie taki fajnie, lekko kremowy, o satynowo-matowym wykończeniu, także naprawdę ciekawe produkty w dobrych cenach. Bardzo pozytywnie oceniam również te produkty do modelowania, co prawda nie są zbyt intensywne i tego modelowania prawdopodobnie w kontraście do makijażu oczu i ust nie widać. Ja na żywo widzę delikatne modelowanie, ale ono jest takie bardzo subtelne, ma taki bardzo codzienny vibe i myślę, że wrzucę je sobie właśnie do takiej kosmetyczki podręcznej, którą mam w salonie i kiedy robię sobie, wiecie, taki turbo szybki makijaż na co dzień, to nawet nie wchodzę do studia, tylko maluję się takimi kosmetykami, które wiem, że fajnie mi się na co dzień sprawdzają i te produkty właśnie w takiej roli w mojej kosmetyczce widzę. Bardzo fajny blask, bardzo dobra też cena w porównaniu chociażby z Goshem, aż szkoda nie wziąć, także jeżeli macie okazję, to serdecznie polecam. Fajny jest również ten cień w kremie, dwustronny. Co prawda ten błysk nie jest powalający, oszałamiający, jak na przykład ten cień w kremie w słoiczku z Zary. Natomiast daje ładną, gładką taflę i śmiało możemy aplikować go aplikatorem i nawet nie doklepywać, bo on wtedy ma mocniejszy blask i zastyga. Także nie musimy się obawiać, że się ruszy, że ta konsystencja nie będzie w stanie zastygnąć, że ta tafla się, wiecie, rozmarzy czy powbija w załamania. Nie, nie, nie. Tutaj możemy faktycznie nałożyć taką solidniejszą, grubszą
pierwszą warstwę, nie doklepywać tego, nie rozcierać dodatkowo żadnym pędzelkiem i to się wszystko powinno ładnie utrzymać, przynajmniej na razie mam wrażenie, że wszystko tutaj raczej powinno pozostać bez zmian. Z kolei nie polecam Wam paletki cieni, ja tutaj słuchajcie, zrobiłam co mogłam, żeby ten makijaż nie był jakiś turbo nudny. Tak samo lepszy mógłby być tusz do rzęs, to też nie jest tak, że totalnie nie było go widać na rzęsach, bo ostatnio testowałam na przykład tusz Vibo z Lidla i on był fatalny, okropny, już go nawet wywaliłam, bo on totalnie nie miał żadnego potencjału. Ten jakiś tam potencjał ma, więc ja sobie go tutaj na biurku zostawię i w momencie, kiedy będę przyklejać sztuczne rzęsy, to będę sobie tuszować tą maskarą, prawdopodobnie moje rzęsy, po to, żeby po prostu jakkolwiek je zaznaczyć, ale w żadnym wypadku nie robi szału i w żadnym wypadku nie jest choćby w połowie podobny ten tusz do tuszu Too Faced Better Than Sex, więc nie liczcie na to. Produkty do brwi poprawne, to znaczy żel z tymi włókienkami nie dla mnie, ale dla mnie ogólnie tego typu produkty z włókienkami nie są najlepsze. Kredka ok, chociaż się łamała, ale jeśli chodzi o kolor, konsystencję, to spoko. Beżowa kredka, no taka powiedzmy 6 na 10. Znam lepsze, chociażby Inglot, Neo Makeup albo Eveline Varieté. Także absolutnie nie trzeba jechać specjalnie do Primark, żeby kupić sobie beżową kredkę, chyba że będziecie przy okazji, akurat będziecie takiej potrzebować, to możecie się skusić. A jeden z gorszych produktów dzisiejszego testu to uważam jest ten puder, dlatego że zbyt mocno mnie przyciemnił, zażółcił i ja nadal widzę na mojej twarzy taką żółtawą poświatę, jednocześnie jest dość suchy i pergaminowy, także kompletnie nie nadaje się na przestrzeń pod oczami. Moja twarz wyprodukowała już trochę sebum i nie wygląda to aż tak źle, ale znam lepsze pudry, chociażby wspomniana przed chwilą marka, czyli Vibo dla Lidla, zrobili bardzo fajne pudry tam za kilka groszy, także serdecznie Wam polecam się zainteresować, o ile ta kolekcja jest jeszcze dostępna, czy wiecie, pudry z Claresa, to nie jest nic nadzwyczajnego. Za to warto moim zdaniem pochylić się nad pomadką, przynajmniej na razie, no ten kolor jest piękny, może nie do aż tak intensywnego makijażu oczu, do bardziej basicowego, wiecie, takiego glamour codziennego, no ale odcień tej czerwieni jest naprawdę piękny i nie wygląda tanio w żadnym wypadku, też konsystencja tej pomadki jest taka cieniutka, leciutka, a jednocześnie bardzo mocno napigmentowana, co słuchajcie, w tanich markach się zbyt często nie zdarza, nawet słuchajcie, w drogich markach nie zawsze się to zdarza, na przykład ostatnio testowane przeze mnie pomadki Fenty Beauty są tak ciężkie na ustach, że ja po prostu przez cały dzień je czuję, tutaj tej pomadki na razie kompletnie nie czuję, nie przenosi się na zęby, więc jestem ciekawa, jak się utrzyma, zamówię sobie, słuchajcie, w międzyczasie prawdopodobnie jakiś makaron, bo mam ochotę, także wrócę do Was i zobaczymy, jak to po takim makaronie chińskim się utrzymało. Także to tyle, moi drodzy, na ten moment. Spotkamy się za kilka godzin, jest godzina 16:21, także myślę, że zobaczymy się około północy i zobaczymy, jak utrzymały się w szczególności te podkłady, pomadka, no ale też jestem ciekawa makijażu oczu, także do zobaczenia później. Dobra, moi drodzy, wracam do Was, jest godzina 25 minut po północy, także udało mi się całkiem fajnie przetrzymać ten make-up. Zmyłam jedynie usta przed chwilką, ale na zbliżeniach zobaczycie, jak prezentowała się na ten moment pomadka. I powiem Wam szczerze, że byłam z niej bardzo zadowolona w ciągu dnia. Dopiero tak naprawdę zjadła się najmocniej, kiedy jadłam kolację, ale nawet po tym makaronie, który zamówiłam bezpośrednio po nagraniach, wyglądała jeszcze ok. Także z pewnością będę z niej korzystać, bo była bardzo komfortowa i też ten odcień czerwieni mega mi się podoba. Jeśli chodzi o resztę makijażu, to odbiła mi się delikatnie maskara. Co do brwi, to one się zwichrowały trochę i zobaczycie to na zbliżeniach. Ogólnie te włoski tutaj żyły własnym życiem, w szczególności po stronie, gdzie opada mi grzywka. Jeśli chodzi o makijaż twarzy, to przyznam Wam szczerze, że o dziwo ten rozświetlający podkład nie wyświecił się jakoś bardzo mocno i też utrzymał się ładnie, nie wygląda gorzej niż w momencie, kiedy makijaż skończyłam. Trochę widać takie lekkie osadzenie tego podkładu na twarzy. Lepiej jest po stronie z tym podkładem matującym, który również delikatnie się wyświecił, ale to jest ta moja felerna strona, która zawsze szybciej się wyświeca. Nie wiem, czy to kwestia tych opadających na nią włosów, czy o co chodzi, ale no faktycznie jakby nawet ten matujący podkład troszeczkę się wyświecił, ale w takim stopniu, że mogłabym śmiało jeszcze kolejnych kilka godzin bez dopudrowywania się śmigać sobie w tym make-upie zarówno z jedną, jak i z drugą stroną. Jedyny tak naprawdę taki solidny minus to fakt, że puder był bardzo żółty i czuję się taka zażółcona i mam lekkie plamy na twarzy właśnie od tego pudru i też przestrzeń pod okiem, pod którym przypudrowałam skórę właśnie tym pudrem z
Primarka wygląda znacznie gorzej i bardziej sucho i też czuję delikatny dyskomfort, ale słuchajcie, i modelowanie twarzy, mimo tego, że było subtelne, się fajnie utrzymało i ten błysk jest nadal widoczny. Widzę rozświetlacz w miejscu, gdzie był aplikowany, tak samo w miejscu, gdzie mam róż, nadal ten prześwit różu widzę, no ale widzę też, nie wiem, czy wy to widzicie, takie dosyć solidne pomarańczowo-żółte plamki właśnie wynikające z przypudrowania twarzy tym pudrem. Bardzo fajny korektor, podoba mi się przestrzeń pod okiem, w szczególności po mojej lewej stronie, gdzie był przypudrowany pudrem pod oczy z Claresa. Także ogólnie, tak widzicie, teścik połowicznie wyszedł. Podtrzymuję moje zdanie odnośnie kosmetyków, które wypowiedziałam bezpośrednio po wykonaniu makijażu. Także to tyle, moi drodzy, na ten moment. Dajcie mi znać, czy testowaliście jakieś produkty z Primarka, jak Wam się sprawdzają, czy powinnam przetestować coś więcej. Sprawdźcie też te rolki. Może już nawet jest jakaś rolka na moim Insta właśnie odnośnie tych produktów z Primarka, także bądźcie ze mną tam też na bieżąco, jeżeli Was to ciekawi. Dziękuję Wam za uwagę, ściskam bardzo serdecznie i do zobaczenia już niebawem w kolejnym odcinku. Pa, 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 pa! Wow.